mistrzu technologii. Kolejny dzień, kolejna robota. Przyjechał prysznic. Ile czekaliśmy? 2 dni. Co 2 dni czekaliśmy? No na ten prysznic czekaliśmy 2 dni. No ale tak ogólnie to ze 2 miesiące. Nie, 2 miesiące nie. Z 1,5 miesiąca. Ale... Bo mieliśmy taką sytuację, że zamówiliśmy prysznic, to jest gotowy, w małej mamy na wymiar, to jest gotowy, 80 na 100. I mieliśmy taką sytuację, że zamówiliśmy prysznic, który nam się bardzo podobał, taki fajny uchwyt, duży, czarny w ogóle. I po 3 tygodniach goście dzwonią, że tego prysznica nie ma, nie wiedzą kiedy będzie i tak dalej, i tak dalej. I to była już druga próba, bo ty pierwszy prysznic też zamówiłaś. Nie będzie tak. Ogólnie to było tak, zamówiłam najpierw ten prysznic, który tu jest, ale odpisali mi, że nie ma go na miejscu i nie wiadomo, czy będzie w ciągu miesiąca. Więc zrezygnowałam, kupiliśmy tamten. Tamten napisali, że będziemy musieli poczekać około 45 dni, a po około tych 45 dniach zadzwonili, że niestety tego prysznica nie będzie. I jak wchodziłam na stronę internetową, to tamten prysznic jest, ale w innych wymiarach, nie w tych, co my chcemy. Uh-huh. I powiedzieli, że już go nie będzie i potem napisałam z powrotem do tego, czy ten już jest i odpisali, że już jest, więc ten zamówiłam. Masło maślane, nieważne, dotarł, jest rozpakowany. On jest taki nietypowy, powiem wam. Oczywiście też czarny, w sensie ramki wszystkie czarne. Zobaczymy, jak się będzie sprawował, bo jak możecie zauważyć, to jest szyba setka, niżej jest 80 drzwi, ale te drzwi mają całą ramę, pełną ramę, więc ta uszczelka na dole nie będzie tak pracowała, pewnie będzie spoko, a może nie. To się okaże. Idziemy teraz do miejsca zbrodni. Bo możesz jeszcze powiedzieć, że nam zależało na tym, żeby drzwi były 80, a ścianka 100 i dlatego było bardzo, bardzo ciężko znaleźć taki prysznic. Tak, bo zależało nam na tym, żeby tu była setka, a drzwi były tutaj, bo jakby były tutaj, no to jest wanna, więc by się nie otworzyło. Były też prysznice takie, że się rozjeżdżają w dwie strony, ale to by było chyba badziewne i by nie wytrzymało za długo. Więc co, sprzęciar przygotowany, 2 profile, ramy skręcamy, silikonujemy, cykalofon gotowy. Ha! Zobaczymy. Zobaczymy, dzieciaku. To teraz 1,80 jest do... Do środka. Tutaj, tak do, końca, szło, do początku fugi. Czyli ten profil musi iść 1,5 cm. To tak by było, tak by był środek. Szyba byłaby na środku. Po kolei będziesz z góry wciskał, czy wszystkie na raz i podciągniemy? A, bo one się po prostu wkłada. Wkłada się, no. Dobra. Dobra. To dawaj. Ale ładna pogoda w takim już wiosennym tym czuć, nie? A tu grzeje to już w ogóle z tej strony. Jak trzeba pracować? Jak się nie każe? Sama przyjemność. Nie, masz szczęście, bo dopiero sztuka po 1 maja. A ty robisz imprezę, to ja 3 dni będę na rybieś. Proszę przywieźć sobie tę sztukę. No dobra, trzeba złapać. Też może pójdziemy na jezioro na szczupakę, co? Wszystkie wędki u taty. Wszystkie? Jedna twoja jest tylko. Dwie. Jedna. Spinningowa jeszcze. No to kupisz sobie. Pewnie, że się złamał gdzieś tam. Nie, mam tyle tych wędki, że mogę ci dać. Ale kajaka by trzeba było też wziąć. No, ciekawe ile zapłacisz mandatu, jak cię złapię. A to w sumie ja bym mógł wejść. No, no, no. No. Stop. Stop, panie sierżancie. I co? Do góry. No. Z dziadem, jak ty to mówisz. No ty musisz podnosić. Good.
Gdzie jest? Co jest co? U ciebie z góry. U mnie z góry. No, dajesz do góry. Dobra, słuchajcie, profil jest przykręcony, wszystko dopasowane. Teraz, żeby uszczelnić, wciskam tutaj trochę silikonu. Jak ten profil wejdzie w ten, żeby tam się po prostu woda nie zbierała. Przyzorny, zawsze ubezpieczony. No tak napisane. Kulka z rozrywki, białą kredeczką, ładnie, dziurki pozaznaczane. Białą kredeczkę. Białą kredeczkę. No ja to też jest białe, już myślałem, że to jest ten. Wiercimy drugi profil, silikonik. Zaraz wam pokażemy co i jak. Nagrywaj. Żeby nie dowalić do końca, słuchajcie, naszej otwornicy, cyk, automatyczne chłodzenie. Jakaś tam za 30 zł i powiem wam, że petarda. Teraz co? Zobacz, czy na pewno... No teraz ma chodzić. Dobra kropka. Co? Dobra kropka. No dobra kropka, tak. Może ja wejdę do środka? Ale nie. No chyba lepiej do środka, żeby to przygotować. Tu też, tutaj też to może. Bo mógłby dać od dołu sobie, a nie, no pomarzymy całą tą głowę. Nie ma sensu. Czekaj. Weszło ci? Czekaj. No. Delikatnie to musimy usunąć. Pierwszy mi masz na szybę. Mój prysznic, ja będę mówił. No właśnie. Pięknie. Duży jest. Co? Duży jest. No duży jest, pewnie, że duży. Tak jak u nas w mieszkaniu, mieściliśmy się, prawda? Było dobrze. To teraz będzie tak samo. A jak całościowo? Dobrze. Ładny. No i jest i kalwo. Nie za mocny, nie za lekki. Dobrze, słuchajcie, teraz producent mówi, że tu mamy takie trzy dziury, dodatko w tych profilach też trzeba wiercić. Trzeba nawiercić profil, żeby jeden z drugim złączyć. Mam już włączone silikonem, ale jak jest wiertełko, są wkręty, no to też lecimy z tematem. Ale niestety nie zapłacili. My zapłaciliśmy. Też? A oni tam mówili, że to w dowolnym miejscu już? Chyba. A, bo to jeden profil, drugi. No, możemy tylko profil z profilem ściągnąć. Jesteś u celu swego. Czyli? Tak.
Nie słyszałem. Ja też nie. A wiesz, gdzie to usłyszałem? Nie. W nawigacji. Naprawdę! Zajechaliśmy w Gdyni gdzieś, tam szukaliśmy czegoś. I nagle zdejechaliśmy. Jesteś u celu, Cwelu? Niemożliwe. Ja bum cyk cyk. No możesz mamy zapytać. No może ty masz inaczej tam było powiedziane. Nie, Zuzia, naprawdę. Jesteś u celu, celu może powiedzieć. Nie, jesteś u celu, Cwelu. Dobra, według siebie dokręcisz. Czekaj. Odbezpieczasz? No. Nie mogę. Musisz tu trzymać. W ogóle zdjąłeś? Tak. No powoli. Bo naprężenia może jakieś są. Ty, no by chciało być dobrze, nie? Aż w szoku jestem normalnie. I to jest takie szczelne w sumie. Naprawdę. Tu jest próg, więc woda nie będzie sobie leciała. Super. Tu uszczelka dochodzi do tego. O, dobrze, elegancja w pracy. No uszczelki to wyregulujesz sobie. No. To ja. To ja. Ładne, podobają mi się. Puścić ci wodę? Nie. Dobra, od środka zobaczcie. Nasze maskownice weszły. Tu był ten profil, którym wierciliśmy do ściany. Tak to się prezentuje. Tutaj zaślepki. I z drugiej strony to samo. Na instrukcji jest jeszcze, żeby przecisnąć tutaj sobie silikon. Ale zobaczę, no bo my daliśmy tak naprawdę do profila silikon, więc bardzo możliwe, że nie ma takiej potrzeby. No, a na dole jeszcze leci czarny silikon, który tak bardzo uwielbiam. Będzie jeszcze tutaj po tej Elce. Teraz twoja kolej, kochanie, proszę powiedzieć, co to jest za model? To jest model z firmy Rea, Rapid Swing się nazywa. Jakby ktoś chciał, to Rapid Swing 100 na 80 wygląda w ten sposób. 100 na 80, czyli drzwi 80, to jest ścianka, tam są różne inne możliwości, żeby sobie dopasować po prostu tak jak się chce. Tylko do pewnego rozmiaru te drzwi wyglądają właśnie tak, a później jest jakby dostawka, jak są większe drzwi, bo chyba jest... A, one się otwierają w tą i w tą. A to nie wiem, no? No, a. Nieźle. No, to tak to wygląda. Ich, tam na Rea jest jakby stały rabat 5% na stronie i on po tym rabacie kosztował 1500 chyba 12 zł, czy jakoś tak. I 80 zł za przesyłkę. 1500 zł gotowy prysznic. I spoko faktycznie, tak jak już rozmawialiśmy, że to wszystko było poskręcane. Te drzwi już przyjechały skręcone no, z uszczelkami. W zasadzie tylko trzeba było profil, dwa profile nie? Wcisnąć, gdzieś tam przewiercić, dowiercić. No. Mniej zabawy i jest to wszystko na pewno lepsze, stabilniejsze, tak. Szczelniejsze. 80 na 100 mamy w mieszkaniu, więc jest w porządku. Spoko, naprawdę spoko. No. Sobie, dobra, także tak to słuchajcie wygląda. Z tej strony silikonu dawać nie będziemy, bo po co tutaj robić manianę z czarnym silikonem, który tak bardzo uwielbiam. A od środeczka jeszcze silikon, ale to nie będę wam pokazywał, no bo to przecież nic takiego. I tyle. Także zadowolona? Zadowolona, no a ci wiem, że by było 20 cm? Nie, nie zmieściłoby się. Nie, zresztą po co, bo tutaj toaleta i... Mogłoby być ewentualnie szerzej, nie? Mm-hmm. No, że nie 80, nie, a na przykład żeby, 90. Żeby to było większe przestrzeń. No, no. Właśnie te wanne 10 cm większe by mogło być? Ale to wiesz, tu sobie postawisz jakiś stojaczek na ten... Na jakieś na mydła, coś tam, czy na ręczniczek, czy coś tam i będzie tak, będzie wiesz, będzie takie dopełnienie, a nie tylko wanna, prysznic i dupa. Musi być tak ładnie, przyjemnie, nie? No, dokładnie. No. Może wejdę i umyję za wannę. Chociaż... Wannę można przesuwać, więc nie ma problemu. Dobra, żegnamy się z wami. Kolejna robota zrobiona. Znowu coś. Lecimy, nie zwalniamy.